Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj naprawdę się spieszę. Powiem wam, zastanawiałam się nawet, czy nagrać ten film, czy nie nagrać. I tak przemyślałam, że jeszcze te 2 minuty poświęcę tutaj czasu i troszkę bardziej się będę spieszyć. Oczywiście, że się spóźnię. Z góry przepraszam wszystkich za to, że się spóźniam, ale to jest też taki moment, w którym coś ważnego można przekazać. A więc zawsze, kiedy się spieszymy, zawsze, kiedy mamy coś do zrobienia, pamiętajcie, że pszczoły mają lepsze plany i uwierzcie mi, te plany zawsze wykorzystają. Z niczego może zawsze stać się jakiś problem, ale pamiętajcie, że dla pszczelarza problem to nie problem i zawsze musi wyjść z danej sytuacji, jak się to mówi, obronną ręką i żeby myślał, że dalej jest przed pszczołami, co one i tak wam udowodnią, że jesteśmy daleko za nimi i one zrobią po swojemu. Tak więc, kochani, dzisiaj się naprawdę spieszę, prawie jak zawsze, ale dzisiaj wypadało mi się nie spóźnić, a że jestem po prostu spóźnialska i jeżeli już wydaje się, że jestem na czasie, to i tak się spóźnię. No to moje pszczoły, kochani, wymyśliły, że nawieją mi z ulika odpadowego, nie wiadomo jak. Niestety są w pomieszczeniu w domu, tutaj było jedyne chłodne miejsce, wszędzie jest gorąco, gotowały się. To jest sypaniec, w środku jest bardzo cenna reproduktorka i w tym momencie co robimy, kochani, jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji? Dużo nie możemy. Najlepszym momentem jest pozamykać wszystkie okna, aby pszczoła, która jest lotna, nam nie wyleciała. My tak naprawdę nie wiemy, czy tam reproduktorka została, czy, kochani, jest tam u góry. Może być w uliku, może być tam u góry. Tak więc w tym momencie czekamy do wieczora, żeby sobie spokojnie siadły gdzieś w miejscu, ale stawiamy też ten ulik, z którego wyleciały, bo on był parę metrów stąd, więc stawiamy tutaj, gdzie jest największa ilość pszczół, ulik z otwartym wlotkiem, bo już w tym momencie i tak nic nam więcej nie szkodzi niż to, że będziemy mieć wspaniałe, ulowe powietrze w pokoju i będzie nam tutaj cudownie pachnieć, więc pamiętajcie, wykorzystujcie też aromaterapię, apiterapię i wszystko, co możliwe z pszczołami, tylko do tego, żeby zabezpieczyć pszczoły, żeby wam nie poginęły, nie rozleciały się, aby mogły wrócić do matki, jeżeli jest w uliku, ewentualnie, żeby matka wam nie wyleciała na zewnątrz i nie zginęła. Wszystkie matki, które kupujecie, a nie są obleciane na waszej pasiece, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wrócą z pszczołami do ula, tylko się po prostu rozlecą, bo raz, że sypaniec to są obce pszczoły, które w tym momencie są luźne i one jeszcze nie są do końca osierocone, a już mają matkę w środku i jeżeli matka jakimś cudem się wydostała z klateczki, a nie powinna, to po prostu może się stać tak, że wam to ucieknie. U mnie nie powinna matka wyjść, ale kłąb jest we dwóch miejscach. Jeden jest na oknie, drugi jest w środku. W tym momencie, jeżeli bym chciała pootwierać, to jeszcze więcej sobie narobię tutaj zamieszania. Więc cierpliwie tylko pozbliżałam ul, pozabezpieczałam to, co może tutaj im zagrażać, czyli jakaś woda, cokolwiek by było takiego, że mogłyby się topić, że mogłyby zginąć. Oczywiście okna pozamykane, ulik ustawiony z wlotkiem blisko okna, tak żeby mogły sobie swobodnie wejść, jak się zrobi ciemniej. Na razie głupieją, bo one do okna widzą jasno, chciałyby tam wylecieć, a nie mogą. Więc tutaj pamiętajcie, że pod tym względem patrzymy, co by się działo. Jeżeli by was nie było i taka sytuacja by wam się przytrafiła, czyli macie otwarte okno, część pszczół została w pokoju, część wam lata gdzieś po zewnątrz, to w tym momencie otwieramy okno w całości i stawiamy ulik tak na granicy okno, pomieszczenie i czekamy też do wieczora. Te pszczoły, które tam krążyły, te, które zostaną, które były najmłodszymi pszczołami, które nie doleciały do swoich uli gdzieś tam daleko, znaczy na pasiece, to wtedy, kochani, liczymy, że one po prostu nam wejdą. Tam będą te feromony matki już w środku i będą się bawiły. Chodzi o to właśnie, żeby im uprościć tą drogę powrotną do ula i będą chciały się opróżnić. No, czeka nas mycie okien, ale już dawno powinnam umyć to okno, więc one zawsze zagospodarują mój czas, kochani. Więc teraz będę myła okno, będę sobie sprzątała, no i będę miała świeże, ulowe powietrze, za co jestem im jak zawsze wdzięczna, bo marzyłam sobie powdychać troszkę takiej apiterapii w zamkniętym pomieszczeniu. Więc kochani, tym miłym akcentem pamiętajcie, uważajcie, o czym marzycie, bo marzenia się spełniają i tego wam życzę. Miłego!